9.35. Dobry wieczór, Ewa Tułacz, witam serdecznie w programie Zagadkowa Noc i oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Poproszę już o pierwszą zagadkę, żebyśmy się mogli jak najszybciej zastanowić nad odpowiedzią i mam nadzieję, że to zastanowienie nie będzie zbyt długie, bo to prosta zagadka na rozgrzewkę. Należy znaleźć pierwszą literę i za pomocą linii pomocniczych, poruszając się po nich, odczytać całe słowo. Kto jako pierwszy poradzi sobie z tym zadaniem i równie szybko trafi tutaj do studia, wygra pierwsze pieniądze dziś w programie, więc już czekam na telefon i przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Telegazety Telewizji Polsat. Przypomniałam szybko zasady, dlatego że myślę, że ta zagadka... i dobrze myślałam. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Afryka. Pewnie, że tak. 50 zł dla pani. Afryka, to się zgadza. A my możemy przejść do kolejnej zagadki. Miałam takie przeczucie, że ktoś szybko sobie z tą zagadką poradzi. No dobrze, to biegniemy do kolejnej, również tego typu, więc już wiecie, o co chodzi. Szukamy pierwszej litery i po liniach pomocniczych, poruszając się, odczytujemy całe słowo. Kto tym razem będzie najszybszy, wygra kolejne 50 zł, więc mam nadzieję, że już przyglądacie się tym literom. A ja z niecierpliwością nasłuchuję kolejnego telefonu. Jak trafisz do studia? Dwa sposoby. Z telefonów komórkowych wybieramy gwiazdka 7301, a ze stacjonarnych 704-304-301. No, nie widziałam się z wami przez kilka dni, także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj nadrobić tę nieobecność i rozdać wam jak najwięcej pieniędzy, no, ale musicie mi w tym trochę pomóc, bo nie mogę rozdawać tych pieniędzy, nie słysząc poprawnych odpowiedzi. Jedna zagadka już za nami, już pierwszy zwycięzca, a w zasadzie zwycięzczyni cieszy się wygraną. Mam nadzieję, że tych osób dziś będzie znacznie więcej. Kolejna zagadka, kolejne słowo do ułożenia. Szukamy pierwszej litery i poruszając się po tych białych liniach pomocniczych, odczytujemy całe słowo. Słowo nie należy do najdłuższych, więc mam nadzieję, że poradzicie sobie z tą zagadką równie szybko jak z poprzednią. Oj, proszę. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Baobab. Bardzo dobrze, 50 zł dla pana, super. No to widzę, że pozostajemy w afrykańskich klimatach. Dobrze, co dalej w takim razie? No, kto tym razem będzie najszybszy? Znów ma szansę na wygraną. 50 zł po raz trzeci. Jeżeli jest ktoś, kto lubi tego typu zagadki, bo to są typowe rozgrzewkowe zagadki, czyli tak naprawdę testujemy tempo bardziej niż umiejętności, bo każdy, kto się będzie tej zagadce przyglądał, prędzej czy później rozwiązanie znajdzie. Chodzi o to, żeby taka osoba, która poradzi sobie najszybciej, trafiła tutaj jak najszybciej do studia również i wygrała kolejne pieniądze. Do tej pory idzie wam rewelacyjnie. Dwie osoby już wygrały i to naprawdę w błyskawicznym tempie. No właśnie, brawa dla tych osób, ale ja już chciałabym słyszeć kolejne osoby i prezentować wam kolejne zagadki. Co tym razem? Też 6 liter. Zasada ta sama, czyli szukamy pierwszej litery i po liniach pomocniczych odczytujemy całe słowo. Myślę, że najtrudniejszym zadaniem jest znalezienie tej pierwszej litery, bo jak już mamy tę pierwszą literę, to połączenie tych kolejnych liter nie powinno wam sprawić większego kłopotu. No i pokazaliście, że potraficie sobie naprawdę szybko z tymi zagadkami radzić. Jest kolejny telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Safari. Pewnie, że tak. Czyli jednak wciąż te afrykańskie klimaty. 50 zł dla pana. Super. To tak a propos pewnie tej wysokiej temperatury, która nas ma zaatakować w weekend. Może tak reżysera naszło. Dobrze, kolejna zagadka z nami. Na pewno znacie już zasadę, skoro 3 zagadki tego typu za nami. Sprawdźmy, jak pójdzie tym razem. 50 zł za rozszyfrowanie słowa. Ułożenie słowa z liter, które tutaj widzicie, przy czym od jednej litery do następnej i tak dalej poruszamy się po białych liniach pomocniczych.
jeżeli jest ktoś, kto chce wygrać kolejne pieniądze, a dopiero teraz włączył telewizor albo ogląda program od początku, ale nie spróbował swoich sił przy poprzednich zagadkach, to ma szansę. Kolejna zagadka, którą myślę, że wciąż możemy zaliczyć do tych rozgrzewkowych, do tych, z którymi radzicie sobie szybko i bez problemu. Co będzie dalej? Przekonamy się. Natomiast myślę, że warto wziąć udział przy okazji tych prostszych zagadek, bo nawet jeżeli będziesz w stanie poradzić sobie z tymi trudniejszymi, które też dziś się pojawią, to zawsze można wygrać dodatkowe pieniądze, sprawdzając się w tych szybkich zagadkach. 50 zł na wyciągnięcie ręki i mam nadzieję, że to będą tak szybkie pieniądze, jak te, które wygrywaliście przy poprzednich zagadkach, a już kilka zagadek za nami, już trzy zagadki rozwiązaliście, więc świetne tempo. Obawiałam się troszeczkę tego tempa dziś w programie, bo skoro mieliśmy krótką przerwę i nie widzieliśmy się dwa dni, no to myślałam, że potrzeba będzie chwili na wprawę, na przyzwyczajenie się do zagadek i do tempa ich rozwiązywania. A tu proszę, od pierwszej zagadki w zasadzie dosłownie chwila i już pojawia się ktoś z poprawnym rozwiązaniem. No dobrze, to kto jeszcze chciałby dzisiaj wygrać pieniądze? Bo kolejne zagadki czekają, a to wy narzucacie w tempo w tym programie i do tej pory to tempo jest świetne. No dobrze, ja czekam. W każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was, skoro kilka osób już wygrało. Dwie drogi do studia z telefonów komórkowych. Wybieramy gwiazdka 7301, a ze stacjonarnych 704-304-301. Ale myślę, że na pewno wiecie, jak trafisz tutaj do studia i nie macie problemu z odczytaniem tych numerów z ekranu, dlatego że trzy osoby już wygrały. To na pewno wiedziały, jak wybrać numer, jak tutaj do studia trafić. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto również chciałby spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek, to zapraszam. Kto nie śpi o tej porze? To jest przede wszystkim zasadnicze pytanie, bo to dość późna pora, więc nawet jeżeli złapałam przed telewizorem jeszcze kilka osób, to podejrzewam, że wielu tych osób nie ma. Warto wykorzystać tę sytuację, tę przewagę, że jeżeli bawimy się w mniejszym gronie, to jeżeli spróbujesz, duża szansa, że to właśnie ty wygrasz kolejne pieniądze. 50 zł za ułożenie słowa. To nagroda, która czeka na kogoś, kto wykaże się refleksem, bo o to tutaj chodzi. 50 zł. Sześcioliterowe słowo, więc do najdłuższych nie należy. Jeżeli już sobie ktoś poradził, to nie ma co czekać na konkurencję. Nawet jeżeli nie ma wielu osób przed telewizorem, szkoda ryzykować. Zawsze ta chwila decyduje o tym, że ktoś inny może nas jednak wyprzedzić, a byłoby szkoda, jeżeli znasz odpowiedź, chcesz wygrać 50 zł, to tu i teraz. Nie ma się co zastanawiać, bo za chwilę może się już pojawić kolejna zagadka i będzie za późno. A tak, jeszcze szansa jest. Kto już wie? $50 za rozwiązanie już czwartej zagadki. Ciekawa jestem, czy tobie ktoś już poradził? No podejrzewam, że ktoś już odpowiedź zna, tylko pytanie, czy ta osoba wybiera numer. No i tak, dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór, żyrafa. Pewnie, że tak, 50 zł dla pani, brawo. A my możemy przejść dalej. No to uwaga, co tym razem? Sprawdźmy, z czym nas tutaj reżyser zaskoczy. A, no tak myślałam, że chyba tych zagadek rozgrzewkowych mamy dość i dobrze by było przejść do czegoś bardziej wymagającego. No i tak też właśnie się stało. Co my tu mamy zrobić? Mamy znaleźć ludzką twarz. Ona gdzieś tutaj jest na tym zdjęciu. Ja wiem, że to brzmi dość absurdalnie, no bo widzimy tutaj zdjęcie zwierzaka, a trzeba znaleźć ludzką twarz.
Na pewno reżyser nie pomylił poleceń. Tak właśnie to polecenie brzmi i jest to polecenie dokładnie do tej zagadki. Gdzieś tutaj wkomponowana w ten obrazek jest ludzka twarz. Jak uda się ją znaleźć, to trafiając do studia, trzeba podać numer tego pola, w którym ona się znajduje. Bo opisywanie tego mogłoby być trudne, dlatego te pola są ponumerowane od 1 do 20, więc jak uda Wam się wyłowić tę ludzką twarz gdzieś tutaj na tym zdjęciu, to oczywiście wybieramy numer do studia i podajemy numer tego pola, w którym ta twarz się Waszym zdaniem znajduje. No to taki typ zagadki trochę na spostrzegawczość, ale i też na wyobraźnię. No i właśnie problem polega na tym, że trzeba tej wyobraźni odrobinę użyć, więc jakąś wyobraźnię trzeba mieć, ale nie można przeholować tą wyobraźnią, bo wtedy może się okazać, że tę ludzką twarz będziemy widzieć niemal w każdym polu, a to nie o to chodzi. Ona gdzieś tutaj jest jedna i trzeba ją znaleźć. Kto oczywiście najszybciej sobie poradzi, powinien jak najszybciej wybrać numer do studia i sięgnąć po pieniądze. Tym razem proponuję dwa razy więcej, bo 100 zł za prawidłowe rozwiązanie. Jak trafisz do studia, wiecie, przypomnę na wypadek, gdyby ktoś nawet dołączył do zabawy. Numery, z których korzystamy, są widoczne na ekranie. Z lewej strony widzicie ten numer, który wybieramy z telefonu komórkowego, czyli gwiazdka 7301. Natomiast po prawej stronie ekranu numer, który możemy wybrać z telefonu stacjonarnego, jeżeli takowy mamy pod ręką. I jest to 704 304 301. Nie pospieszam, bo zmienił się typ zagadki. Tutaj no, myślę, że układanie słowa przy czymś takim jest pestką. Na pewno przyda się to dobre oko. Może warto podejść bliżej do telewizora, jeżeli jesteśmy w pewnej odległości, nie widzimy wszystkich szczegółów wyraźnie, to może faktycznie to podejście bliżej pomoże. A reżyser mówi, dobrze, 150 zł nawet oddam, bo faktycznie, skoro zrobiło się trudniej, zmienił się też typ zagadki, to chciałbym jakoś to widzom wynagrodzić. W takim razie 150 zł. No i czekam na kolejną szybką osobę, no bo do tej pory takie tempo narzuciliście. Już 4 zagadki za nami, rozwiązywane błyskawicznie. No ale myślę, że poszliśmy tutaj nawet więcej niż o krok dalej, jeśli chodzi o stopień trudności. Trzeba się skupić, przeanalizować każdy fragment obrazka, użyć odrobiny wyobraźni, bo na obrazku ze zwierzakiem szukamy ludzkiej twarzy. Może to brzmieć dość dziwnie. Jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, numer 7. Sprawdźmy, ale już słyszę potwierdzenie. Reżyser mówi, bardzo dobre oko. Tak, jest twarz taka leżąca. No, powiem szczerze, że jakoś tutaj naprawdę musi mieć pan dobre oko i sprytnie pan to wyłapał, bo ja nie widziałam tutaj tego elementu. Widzę, że muszę się aż tutaj przesunąć, żeby zmieścić się z kolejną zagadką. Oczywiście 150 zł powędrowało w pana ręce, ale zrobiło się groźniej. I to nie tylko dlatego, że jakieś groźne zwierzę jest na obrazku, ale i też obrazek jest większy od poprzedniego. 32 pola już mamy. No to jest się czemu przyglądać, to na pewno. No ale samo przyglądanie nie wystarczy. Trzeba czujnie obserwować każdy fragment zdjęcia, bo tak naprawdę ta twarz może być tutaj wszędzie. Również szukamy ludzkiej twarzy. Jeżeli dla kogoś wciąż to brzmi no, mało prawdopodobnie, no to szkoda, że nie widział poprzedniej zagadki, bo trafił do studia ktoś, kto rozwiązał już poprzednią zagadkę tego typu, więc te osoby, które nie za bardzo wierzyły w to, że na zdjęciu ze zwierzęciem może być ludzka twarz, miały okazję się przekonać, że tak właśnie się dzieje, że jakoś tutaj grafik poszalał i wkleił gdzieś tę ludzką twarz. Tutaj jest podobnie. Kto sobie tym razem poradzi? No, widzę, że reżyser nie skąpi pieniędzy, bo zaproponował 300 zł. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że za poprzednią zagadkę oddałam 150 zł, ale
mimo że była to zagadka tego typu, było mniej tych pól, było mniejsze to zdjęcie, w związku z czym mniej przeglądania się. Tutaj musiałam się wręcz przesunąć, żeby zmieścić się z tą zagadką razem na ekranie, więc na pewno tych pól jest znacznie więcej. Mam nadzieję, że się nie poddajecie i próbujecie się zmierzyć z zagadką, tak jak to się działo do tej pory. Tempo rewelacyjne, już 5 zagadek za nami, no i kolejne czekają. Więc mam nadzieję, że próbujecie sobie poradzić z tą zagadką. No może są przed telewizorem osoby, które... A, 500 widzę. Lew też ma chrapkę chyba na te pieniądze. Reżyser mówi chyba chrypkę. Chrypkę też ma przy okazji. Taki jego urok. No, szukamy ludzkiej twarzy. Gdzieś to musi być ludzka twarz, ludzka głowa, nie wiem jak to nazwać, gdzieś wmontowana. Niestety 32 pola. Było 20 pól w przypadku tego krokodyla. No ale że pojawiło się zwierzę cięższego kalibru, no to i pól nam zabrakło. Trzeba było to zdjęcie większe tutaj wkleić. No większe jest ten obrazek zdecydowanie, ale gdzieś tutaj ta ludzka twarz jest. Jak spróbujecie i poszukacie, jest szansa, że ktoś z Was sobie poradzi. No, nie mogę Wam obiecać, że każdy, kto spróbuje, na pewno znajdzie tę ludzką twarz, bo no, są takie zagadki, te zagadki myślę, że już mamy za sobą, z którymi każdy może się zmierzyć i każdy znajdzie rozwiązanie. Kwestia czasu. Oczywiście wygrywają te osoby, które poradzą sobie najszybciej. W przypadku tej zagadki może być tak, że ktoś próbuje, ale albo za bardzo popuści wodę wyobraźni i będzie widział tę twarz niemal w każdym polu, albo nie wykaże się wyobraźnią i no, będzie mu trudno przestawić się w tym myśleniu nawet, w tym podejściu, że no jak, gdzieś tutaj ludzka twarz, jak widzimy zdjęcie ze zwierzakiem. Tak, ona gdzieś tutaj jest. Trzeba chociaż spróbować poszukać, bo wtedy jest szansa, że się uda. A jak się uda i szybko ta osoba, która znajdzie odpowiedź, wybierze numer do studia i podzieli się numerem tego pola, w którym ta twarz się znajduje, ma szansę wygrać 500. To już pieniądze, które na pewno warto powalczyć. Do tej pory w bardzo dobrym tempie. Wygrywaliście i niższe kwoty, więc mam nadzieję, że ktoś z Was tutaj spróbuje się wykazać. No jeżeli są przed telewizorem osoby, które liczyły tylko na te bardzo proste, szybkie zagadki, to pewnie się troszeczkę zawiodły. Ale może jest ktoś, kto właśnie i wykazał się przy tych prostych zagadkach, ale czekał też na te, które będą odrobinę większym wyzwaniem. No, to śmiało możecie próbować się mierzyć. Reżyser mówi, no właśnie, dobrze Ewa, że o tym powiedziałaś, że były te łatwe zagadki, żeby potem nie było pretensji, że ja tutaj tylko serwuję jakieś trudniejsze zagadki. No myślę, że nikt nie będzie miał pretensji, skoro i prostych zagadek już kilka za nami. I już jedna, ta trudniejsza, też przez Was rozwiązana. Co prawda obrazek był mniejszy, ale jak już jedna zagadka tego typu za nami, to ja już jestem spokojna, bo wiem, że przynajmniej ktoś próbuje poradzić sobie z zagadką. Teraz pytanie, jak szybko znajdzie rozwiązanie i jak szybko zdecyduje się trafić tutaj do studia. 500 do wygrania. No to kto gotowy? 500 czeka. Reżyser mówi, no więcej już nie będzie za tę zagadkę, bo przecież muszę pilnować budżetu na kolejne zagadki. Skoro tak dobre tempo dziś widzowie narzucili, to ja też muszę tego pilnować. No i kto sobie poradzi z... No właśnie, kto ujarzmi nasze groźne zwierzę, które pojawiło się na ekranie? Thank you.
No gdzieś tu jest ludzka twarz. No lepiej nie strzelać, bo tych pól trochę tutaj jest, od 1 do 32, więc szanse dość marne, jeśli ktoś chce strzelać. Natomiast na pewno warto poszukać tej ludzkiej twarzy, bo za poprawną odpowiedź płacę 500, więc jeżeli ktoś szuka, próbuje, wysila swój wzrok, to ma szansę na wygraną. No i oby jak najszybciej taka osoba znalazła się tutaj w studiu. No, reżyser mówi, dobrze, sprawdźmy. Sprawdźmy, może ktoś już jest gotowy, może nie dowierza, że można wygrać 500. Można, jeżeli jest ktoś, kto ma gotową odpowiedź i chce się nią z nami podzielić, to damy takiej osobie chwilę na wybranie numeru i znalezienie się tutaj w studiu. Wiem, może być. To co, gotowi? Czas, start. Śmiało, zapraszam jak najszybciej, bo już Kiciuś się niepokoi. Minuta z hakiem i 500 do wygrania. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301 to dwie drogi, którymi można trafić tutaj do studia i oby jak najszybciej. Oczywiście pod warunkiem, że masz gotowe rozwiązanie, bo jeżeli nie wiesz, gdzie ta twarz się znajduje i po prostu chcesz strzelać, to no, marne szanse, bo 32 pola. Lepiej dać szansę komuś, kto faktycznie odpowiedź zna. Półtorej minuty. Minuta i kilka sekund. Spokojnie, jest szansa na 500. Ja czekam na telefon, jeżeli jest ktoś, kto faktycznie poradził sobie z zadaniem, wybiera teraz numer, spokojnie, zdąży się w tym czasie znaleźć tutaj w studiu. Zostało nam kilkadziesiąt sekund, więc jeszcze szansa jest. Jeżeli sobie ktoś oczywiście poradził z zagadką, bo jeszcze raz przypominam, nie ma sensu wybierać numeru, jeżeli chcesz strzelać albo powiedzieć mi, że pomyliliśmy polecenia, bo trzeba znaleźć ludzką twarz, a tutaj jest zwierzę na obrazku. To się wszystko zgadza. Tak ma właśnie być i właśnie z tą zagadką i z tym poleceniem trzeba sobie poradzić, żeby wygrać 500, a zostało niecałe pół minuty. Więc warto się pospieszyć, jeżeli ktoś wie i właśnie wybiera numer. Gwiazdka 7301 to z komórki, a jeżeli stacjonarny mamy pod ręką, wybieramy 704-304-301. I uwaga, kilkanaście sekund. No, sprawdźmy, czy ktoś już znalazł rozwiązanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu lew jest jakoś uspokajany przez reżysera na moment, ale nie pomaga. No, wcale się nie dziwię. Też się nie może doczekać
rozwiązania. 500. Gdzie znajduje się ludzka twarz? Gdzieś na tym zdjęciu. W którym polu? Mam nadzieję, że ktoś sobie poradził i właśnie wybiera numer do studia. Jeszcze raz szybko przypomnę, może ktoś, kto zna odpowiedź, wybierze numer razem ze mną, będzie szybciej. Z komórki gwiazdka 7301, a z telefonu stacjonarnego 704-304-301. No i uwaga, sprawdźmy, czy ktoś już wie. Poradziliście sobie już z jedną zagadką tego typu, więc może tutaj też już ktoś sobie poradził. Większe zdjęcie, więcej pól do przeanalizowania. Ale może ktoś... Ktoś gotowy z odpowiedzią? Kto sobie poradził? Bo tu nie o to chodzi, żebyśmy czekali, aż każda osoba, która spróbuje swoich sił, poradzi sobie z zagadką. Chodzi o to, żeby ta osoba, która być może już teraz wie, znalazła tę ludzką twarz gdzieś na tym obrazku, wybrała numer do studia, podzieliła się odpowiedzią i wygrała 500, a my dzięki temu będziemy mogli szybko przejść do kolejnych zagadek. To kto wie, gdzie znajduje się ludzka twarz? Jeśli ktoś wie, to mam nadzieję, że wybiera numer do studia. Jeszcze raz przypomnę, gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Reżyser zaczyna mieć wątpliwości, czy aby nie przesadził z wielkością tego obrazka. No, mi się wydaje, że faktycznie tych pól może trochę za dużo. No to nie jest zagadka, przy której porównujemy takie same obrazki i szukamy jednego innego. Tutaj każdy fragment wygląda inaczej. O. A teraz? No dobrze, sprawdźmy. Jest znacznie mniej tych pól. Oczywiście trzeba się wciąż przyjrzeć, trzeba się wykazać jakąś wyobraźnią, ale miejmy nadzieję, że w tej formie ktoś z was szybciej poradzi sobie z zagadką, bo o to nam chodzi, żebyśmy utrzymali to dobre tempo, które udało wam się narzucić od pierwszej minuty programu. Kto wie, gdzie znajduje się ludzka twarz? Zapraszam po 500. Teraz mamy pola tak. 3, 4, 5, 11, 12, 13, i 19, 20, 21. Gdzieś w którymś z tych pól jest ludzka twarz. Jeżeli wiesz, w którym, zapraszam do studia. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. We'll be right back.
No, reżyser mi przypomina, że więcej nie odda za tę zagadkę. I tak uważam, że 500 to przecież... Nawet jak nic mi nie mówi do słuchawki, to już wiem, że w tym momencie jest bardzo zniecierpliwiony, jak ciekawe dźwięki pojawiały się w tle. Także jak reżyser się bawi w DJ-a, to już naprawdę ostatnia szansa, żeby zmierzyć się z zagadką. Tym bardziej, że czas minął. No szkoda tutaj... właśnie. Miałam mówić, że szkoda czasu, bo moglibyśmy spróbować kolejnej jakiejś prostej zagadki. Reżyser mówi, no Ewa, nie narzekaj, przecież to szósta zagadka. I tak jest dobrze. No, jest dobrze, ale skoro... tak rewelacyjnie sobie widzowie radzili dziś od pierwszej zagadki, to myślałam, że może jeszcze coś, że jeszcze zmieścimy jakąś zagadkę nietrudną, szybką. No ale wygląda na to, że chyba nie będziemy mieli specjalnie na to czasu, bo skoro pojawił się tutaj ten napis, to tak naprawdę jest szansa na szybką decyzję. Jeżeli ktoś znalazł ludzką twarz gdzieś tutaj na tym obrazku i nie wybrał jeszcze numeru, albo wybrał raz, nie udało się, nie dał sobie tej drugiej szansy, to jeszcze jest ta chwila, żeby spróbować, bo za chwilę będzie za późno. Dopóki widzicie zagadkę, nie zaznaczyło się rozwiązanie, to znaczy, że ktoś z was może tutaj je jeszcze podać i wygrać 500. Tylko od was zależy, czy ktoś z was spróbuje, czy nie. Ja mam nadzieję, że nie wszyscy poszli spać i że ktoś zmierzył się z zagadką, bo jeżeli tak, to może przed momentem dopiero znalazł odpowiedź i jeszcze chce wykorzystać szansę na wygranie pieniędzy. No to śmiało. Jeszcze ta szansa jest. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Widzę, że tutaj już odliczanie trwa. Reżyser mówi, no co, no to nie będziemy przeciągać, nie ma sensu. Musimy kończyć program, także czas, start. Ktoś jeszcze zdąży. Tylko ktoś, kto ma gotową odpowiedź. Dobrze, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś trafi do studia i powie nie wiem, albo że tutaj nie może być ludzkiej twarzy. Nie, nie. Zapraszam tylko kogoś, kto faktycznie poradził sobie z zadaniem, bo nie mamy już czasu. Zostało nam 50 kilka sekund. Jakby ktoś nie widział, że czas biegnie, to na pewno słyszy, że warto się pospieszyć. 500 do wygrania i zostało pół minuty. Kilkanaście sekund. I uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I? Ostatnie chwile programu, nie tylko zagadki, ale i programu, więc to jest ostatnia szansa na 500. No, myślę, że dobra nagroda. 500 na pewno się przyda, szczególnie w tym wakacyjnym okresie. No tylko trzeba sięgnąć po te pieniądze i to teraz, póki jest szansa, bo za chwilę będzie już za późno. Ten program ma swój czas i ten czas dobiega końca, także jeżeli nie zdążę usłyszeć telefonu, byłoby szkoda, bo te 500 to pieniądze, które ktoś z was jeszcze może wygrać. No ale to zależy od was. Ja do was zadzwonić nie mogę. To ktoś z was musi podjąć tę szybką już decyzję, wybrać numer i podzielić się odpowiedzią. Tylko bardzo proszę, żeby nie wybierały numeru osoby, które nie wiedzą, gdzie jest ta ludzka twarz, bo nie mamy już czasu na jakieś dogrywki, zastanawianie się. Ktoś, kto wie,
Jak trafisz tutaj do studia, szybko podaj numer. Po prostu numer tego pola, w którym znajduje się ludzka twarz. Chodzi o szybką odpowiedź, więc jeżeli teraz ktoś wybiera numer, to jeszcze zdąży. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Mam nadzieję, że ktoś sobie jednak poradził z zagadką. Kto jeszcze nie poszedł spać, a do tego ma to dobre oko i odrobinę wyobraźni potrzebnej do tego, żeby poradzić sobie z tą zagadką? Czy jest chociaż jedna taka osoba? Na taki przełomowy moment. Uda się, czy się nie uda? No komuś musi się udać, tylko pytanie, czy ktoś wykorzystał szansę. W każdym programie wygrywacie pieniądze. Dziś kilka osób wygrało, jeszcze jedna osoba ma szansę. Tylko trzeba sobie tę szansę dać, wybrać numer do studia. No, ja do was nie mogę zadzwonić. No, nawet po raz ostatni. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Jeżeli ktoś z was zna odpowiedź, wybiera numer do studia, to muszę taką osobę usłyszeć. No, kto sobie poradził? No, sami słyszycie, że nie mamy już czasu, także bardzo proszę, że jeżeli ktoś wybiera numer do studia, to głośno, wyraźnie numer tego pola, w którym znajduje się ludzka twarz, bo nie mamy już czasu. Tak dobrze wam szło od pierwszej zagadki. Czyżby nikt sobie z tą nie poradził? Jedna osoba. Jeżeli wybierasz numer, bądź gotowy do odpowiedzi. Naprawdę nikt? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Witam, dobry wieczór, numer 21. Sprawdzamy. Bardzo dobrze, tak jest. 500 wędruje w pana ręce, lepiej późno niż wcale. Panu i pozostałym zwycięzcom serdecznie gratuluję, życzę kolorowych snów i serdecznie zapraszam na jutrzejszy program. Do zobaczenia, dobranoc.